Zadanie. Ułamek n przez 1992 ma nieskończone rozwinięcie dziesiętne. Jaką najmniejszą wartość może mieć n? W punkcie A wiemy, że naszą literką n będzie liczba 249, więc ten ułamek będzie wyglądał 249 przez 1992. Aby sprawdzić, jak upraszcza się ten ułamek, zarówno pierwszą liczbę z licznika, jak i tę liczbę z mianownika rozłóżmy na iloczyn liczb pierwszych. Liczba 249 dzieli się na 3, ponieważ suma cyfr dzieli się na 3, więc dzielimy 249 na 3, to jest 83. 83 jest liczbą pierwszą, dzieli się już tylko na 83. Stąd licznik możemy zastąpić iloczynem 3 razy 83. I podobnie robimy z liczbą 1992. Dzielimy najpierw taką liczbę przez 2, otrzymujemy 996. Dzielimy na 2, to jest 498. Dzielimy na 2, 249. Dzielimy teraz tę liczbę na, ściągając tutaj tak jak wyżej widzimy, mamy 249, możemy podzielić na 3, to jest 83 i 83 dzieli się już tylko na 83 i kończymy to jedynką. Więc możemy mianownik rozpisać, że to jest iloczyn 2 razy 2 razy 2 razy 3 razy 83. I widzimy, ta trójka i ta trójka się skracają, 83 i 83 też się skraca i mamy tutaj jedną ósmą. Więc A mogłoby być odpowiedzią do zadania, ponieważ ma skończone rozwinięcie dziesiętne. Sprawdźmy, jak to wygląda w punkcie B. Jeżeli n będzie liczbą 83, to nasz ułamek wygląda następująco: 83 przez 1992. I licznik przepiszemy, ponieważ jest to liczba pierwsza, a w mianowniku przepiszmy ten iloczyn, co wcześniej, prawda, tutaj z punktu pierwszego. 83, 83 skraca się na 1, czyli mamy tutaj 1/24. Jeżeli wrzucimy ten ułamek na kalkulator, otrzymamy rozwinięcie dziesiętne nieskończone, ponieważ tutaj wystąpi okres z powodu tej trójeczki w mianowniku. Więc nie jest to rozwinięcie dziesiętne skończone, ponieważ jest to rozwinięcie nieskończone. W punkcie C, jeżeli n jest równe 3, nasz ułamek przyjmie postać 3 przez 1992 i po rozpisaniu zauważmy, że mamy mianownik tak identyczny jak wcześniej. Trójki skrócimy i w liczniku mamy 1, w mianowniku 2 razy 2 razy 2, trzykrotnie dwójka i razy 83 po wymnożeniu 664. I z powodu tej liczby pierwszej tutaj również będzie rozwinięcie dziesiętne nieskończone. Myślę, że już widać, że w punkcie D również mamy rozwinięcie dziesiętne nieskończone, ale zapiszmy jeszcze ten ułamek. Mamy następującą postać i jeżeli mianownik rozpiszemy właśnie tak jak wcześniej na iloczyn liczb pierwszych, to zauważamy, że w mianowniku mamy dwie liczby pierwsze i to one zadecydują nam o tym, że tutaj mamy rozwinięcie dziesiętne jest nieskończone. Zatem tylko w punkcie A mamy rozwinięcie dziesiętne skończone.